Zejdziemy, oddamy jeszcze tutaj rzeczy. Mam na pewno żywność do obozu. Nie, przesortowałem tutaj wszystko. Niechcący. To najwięcej waży. Jak zwykle żywność. No, od razu więcej miejsca. Jeszcze tą kuszę gitjanki. Chcę zobaczyć, czy ją dam radę założyć. 3-12. Kto najczęściej z kuszy strzela? Nie ma żadnego boosta. Dobra. Możemy się przeszukać dalej, dobić tamtą jedną, co gdzieś tam uciekła. I idziemy resztę tej gitjanki powybić. Już nawet nie pamiętam, co ja powinienem teraz iść robić. Na pewno wyjść na powierzchnię. Tu chyba wszystko zrobiłem, co było do zrobienia tak w ogóle. I iść do tych wież całych wschodzącego słońca, czy tam księżyca. Czyli na przeklęte tereny, tylko jak ja mam to się przebijać przez te wszystkie. W sumie to warto zapisać. Mam się tutaj teraz przebijać jeszcze przez resztę, no właśnie, już widzę ich. Już tutaj są. Nie będzie tak łatwo. Zróbmy tak. Karla. To trochę bez sensu teraz. Wyszło. Bo oni tu nie wejdą chyba. Tamci mam nadzieję nie mają kuszy i będą biegli do mnie. W ogóle na Discordzie? Co to jest? Czemu tam statek kosmiczny jest? Że co? No wiem, ja wiem, co za krążownik. Ale o co chodzi? To jakiś event jest w takim razie? O nie, czemu wszyscy nagle dołączyli? O. To kiepsko. Stąd dołączyli i stamtąd? Nie ma szans, że ja z tyloma wygrał. Wiecie, muszę to wczytać jeszcze raz i ich po prostu pulnąć. Dmi się bawią? No dobra, ale to co to? To będzie jakaś atrakcja do popatrzenia sobie? Czy faktycznie będzie tak, że będzie się z jakimiś tymi walczyć? Imperialistami? Żeby sobie polatać. A to nie dla siebie to wygrali. To ładnie.
Dobra. Najgorsze jest to, że ja nie mogę iść tam, no właśnie. Dwie grupy znowu mi się pulnęły, ale dobra, lepiej niż te trzy. Na pewno nam nie dadzą. No ale to jest bez sensu, no bo tak naprawdę to czemu nam nie dadzą? Taka bitwa powietrzna, no. Ale wiesz, to by zepsuło trochę gameplay, ten, który jest zrobiony na serwerze. Ty, on po sprincie może jeszcze atakować? Dziwne. Bo taki godzinny ten by był. Event. Na przykład o którejś tam godzinie, jak nie ma wojen i tak dalej, to jeżeli nie można atakować nikogo, to wyścigi. No, ale to oni faktycznie tam latają tymi X-Wingami? Przecież to buguje grę tylko. Nie dość, że było pełno błędów, to jeszcze się bawią. Latały podobno. Ten skok to nic nie zmienił. Zmienili skok w tym? W Bannerlordzie? W Bannerlordzie. W Baldur's Gate? Kurde, teraz jestem tak blisko znowu tych schodów. Znowu okaże, że kolejna grupa mnie zaatakuje. Co z tą wojną planują? Będzie czy nie będzie? Ja wtedy byłem łucznikiem, no ale teraz... Gdzieś tam jest szansa... ...powalczyć w zwarciu. O, ale dostał. Potężne kryty. Ze czterech przeciwników. Tam jeszcze jedna siedzi w pokoju obok. Tu jest ich dużo w tym pomieszczeniu. Ale tam jest dużo takich niedoświadczonych tych. W końcu młodziki tam. Zdamy radę ich chyba normalnie pokonać. To strzelanie ich z kuszy to jest tragiczne. Mam gościa, który ma pełne życie, on strzelił mnie dwa razy z kuszy i mnie nie ma. Co ciekawe, ci się nie pulnęli. No, o, ale ten się pulnął. Mam nadzieję nie pulnąć tamtych. Oby się udało. W tym czasie tego healniemy dwójeczką. Co? Ale czemu ty tam idziesz? Czemu? A bo ona oślepienie ma. No nie. To pięknie. Kitrajmy się tu bardziej. Okej.
mało tych obrażeń. No tyle dobrze, że kuszę upuściła. Akurat trzymała. Dobra, to jedziemy. Jeden załatwiony. Jeszcze jeden. Ten twardy. Ale... kurde, ale Lazelton teraz ma naprawdę ogromny damage z tą bronią. Robi robotę. No i co? Ja będę musiał ich strzelać z daleka, bo jak tam wejdę, to następni się na mnie rzucą. Czy jeden idzie? Zrobimy tak. No ich też to atakuje? O, to żyje jeszcze. Trzeba ją przeszukać i okraść. Gdy zadasz obrażenia używając sztuczki, zyskujesz magiczną synergię na dwie tury. Co daje magiczna synergia? To bym strzelił tak. O. Żeby co się stanie. Czy to będzie w końcu działać, czy nie? Tak, coś słabo z tym. Robię tą kuszę. Jest tu. Dobra. No i w końcu musi wyjść stamtąd. A tamten? A ten sobie najlepszy będzie strzelać z daleka. Co tam? Zaklęcie. Już nawet nie oszczędzam nic. Tak zrobiłem sobie długi odpoczynek po tym. Niech się uparła na tą... Ja nie mogę.
Jeszcze uśpienie się udało jej. Leczy ją, ale i tak nie ściągnie z tego skilla. Gdzie ty idziesz? Kurde, i zginie teraz. Dobra, co ten gościu zrobi? Czy on wyjdzie stąd i dostanie od sztyletów, czy co? Ledwo się ruszył i zginął. Jak się podoba mi ten modzik? Fajnie, bo szczerze, dawno na streamach nie miałem ludzi, a tam można sobie z kimś pograć. Dawno właśnie nie było z kim sobie pograć, nie? Tylko jeszcze no nie wiem, bo poszliśmy haltować i się nie udało pohaltować. Więc mam nadzieję, że się w końcu uda. Wiesz co, u mnie zależy również różnie z czasem, bo ja mam dzieciaki. Jak mam dzieciaki, to ja nie siedzę na kompie, dlatego te streamy są też tak w kratkę dosyć. Jak będę miał czas, to ewentualnie można. A, no i jeszcze służbę mam oczywiście, więc... Ale urlop mam akurat teraz. Czy mogę iść znowu sprzedać temu typowi kilka rzeczy, na przykład? Niedzielę o 20, no to mówię, zależy w sumie. 350 na 350? To nieźle. Kurde, ja bym musiał komputer wymienić, bo mnie to tak ledwo ostatnio. Bannerlordzik nie jest zbyt dobrze zoptymalizowany. A, nie odnowił mu się hajs. Dobra, bo czasami się odnawia. Długą przerwę zrobić. I znowu. Łodziel. Nie, ogólnie to dobrze, on daje radę. Tylko na przykład tego Baldur's Gate'a na Ultra mogę grać, nie? I ze streamem. Ale Bannerlord jest średnio zoptymalizowana, jeszcze mod to utrudnia. Przydałoby się takie, wiesz, trochę dodanie mu świeżości. A tam były jakieś takie pojedyncze sceny, gdzie ta animacja trochę spowalnia i tak dalej. Puść opus. Dobra, jeszcze czeka mnie walka z tą dużą grupą szkoleniową. W teorii mógłbym też ich ominąć, ale nie wiem, czy chcę. Exp is exp, nie? No i oczywiście trzeba wszystko pozbierać po drodze. Czy jest coś jeszcze, czego nie ukradłem? No właśnie. Może tak być, że coś pominę, nie? Przeraziła liczba ludzi na serwerze. Ogólnie, kurde, tamten mod pomaga z optymalizacją. Dobrze, pod koniec są kłopoty. Jak już dużo broni i trupów leży, no to w sumie fakt. Nie wiem, może uda się zebrać trochę ludzi ze streama, żebyśmy sobie grali taką grupką stałą. Ale tam też jest sporo ludzi w naszym tym przecież. Szynka w miodzie. Nice. Dobra, najnowsze. Trzeba to przerzucać. Nie wiem, co z tym całym żelazem mam zrobić. Co jest? Sztaba srebra. No. Okej. Okay. Laser jest przeciążony? Nic takiego nie ma przecież. Dobra.
Jeszcze tu został ktoś. Zlutowanie. I oczywiście trzeba jeszcze zapisać. Będzie wojny? Spoko. To mógłbym zlutować od razu. O, tu ktoś jest w ogóle. Jeśli kto nie wbija z naszych? Jak z wrogów ktoś nie wbija, to chyba dobrze. No jakby to w końcu działało, bo my przecież próbowaliśmy to włączyć na multi i nie działało. Rogów jest zero na serwerze? No to dobrze, to nie będą stawiać oporu. Trafią, proszę. Idealnie. Dobra, przeszukajmy sobie do końca tutaj. Znowu przeciążę, nie mam gdzie sprzedać rzeczy już. Ważne, że jest żywność. Teraz zmarnowałem trochę tutaj w Gitianki. Przez to, że musiałem trochę odpoczywać do następnej walki. Nie ma. Tu też już nic nie ma, czyli zostaje wejść tutaj. Już przeciążyłem się. Gorsze, że nie mam komu tego dać. Spróbujmy jeszcze komuś wcisnąć trochę. Ty, ta kusza się wydaje dobra. 3.12. Jakąś tam dodatkową umiejętność. Karla, jakbym dał? Złoto. Przekaż do obozu. Kto ma jeszcze złoto? Przekaż do obozu. Te sztabki w sumie. Przekaż do obozu. Do obozu i do obozu. No i ile miejsca od razu więcej się zrobiło?
Co to jest? Żeby tędy można było uciec, żeby nie walczyć tam z resztą? Zobaczymy, które to jest wyjście. Klify. Gdzie to się wychodzi? A, ja chyba tutaj byłem. Dobra. Będzie to na dole wyjście, co ja myślałem, że tutaj się przeladuje smokiem, oni tu wsiadają. Odsubować i zasubować moda na Steamie, ale którego? Obojętnie? Miecz krótki tu jeszcze jest. O, no, tak myślałem, że nie ten... Nie ten Game of Thronesowy. Kurde, to jest taki ciekawy bardzo system, ale... Bannerlord jest tak, znaczy no ogólnie Mao Template jest tak zbugowaną grą. Jakby ten system wziąć na innej grze spróbować, mi bardzo fajnie on by pasował właśnie do Valheima. Nawet bez tego budowania, a to budowanie tylko tam dodatkowo zrobić. W sensie na jakiejś tam zasadzie, żeby to działało. Dobra, co by tu zrobić? Tak podszedł tutaj. Gdzie uciekacie? Z całą grupą będę walczyć? Tak, z całą grupą od razu. Dobra. Podejdę trochę bliżej. Ja trzeba tego mojego zasłonić. O właśnie, magiczna amunicja. Dodatkowe obrażenia po prostu. O, to jest akcja dodatkowa. Okej. I dodatkowe obrażenia wtedy mam. Jeśli trafię. A, że na przykład inny oddział to inny klan. A to jest coś w stylu właśnie jak w Bannerlordzie robili faktycznie te bitwy, bo tam było coś takiego, że są pojedyncze osoby i one sterują tym. I to jest takie, że faktycznie trzeba się trzymać tak w kupie, falangą atakować i tak dalej? Czy to nie to? Czy to tak nie wygląda? Jak dochodzi do walki, to już się każdy rozbiega. O kurde, to fajny musi być ten evencik w takim razie. No ta, no kawaleria to no nie da się, żeby się nie rozbiegała, no taka jest taktyka tej formacji. Ale też ma uderzenie takie na przykład trójkąta formacje i wbijają w jakiś mur czy coś. Nie sięgnę tam. Gdzie jest kitram? Dobra, kogo my tu mamy? Laser. A wykonalne? Czyli co, bardziej szukanie i wyłapywanie gdzieś tam tych łuczników.
w linii szarżować. To też jest jedna z taktyk kawalerii. Zależy na co ten atakuje kawaleria. Pozbędziemy się tego pana. To z reguły jest tak, że walczy się ten, że my kawalerią jesteśmy, czy to się losuje? Przy każdym evencie. Będziemy musieli nagrać taki event, może nawet na YouTube'ka. Brzmi całkiem ciekawie. I prosto w to. Pięknie. Są młodziki, więc oni mi tutaj... Kurde, młodziki. Mistrzu Skywalker. Są wszędzie, co mam robić? Spokojnie. Czy ja wiem, co mam robić? Dobra, dołączamy do walki. Jamy tam. Nothing will stand in my way. Kio dziwo tak długo się nie ruszają i nie mają tyle to wykorzystania jak tamci. W sensie, że młodziki. Nie wiem, jak wybierają, ale losowanie raczej nie, bo to nie ma możliwości, żeby 5 razy pod rząd kawalerię wylosować. Czy no możliwość jest? Zawsze jakaś. Ale może zależy od ilości. Nie wiem, czy od ilości online, czy od ogólnej ilości. No na przykład kawaleria też nie może chyba być zbyt liczna. Nie wiem, jak to w porównaniu z innymi wyglądało. Zaklęcie, dawaj. No bo ten jeden gościu to będzie silny. Zelota. I jest jeszcze ten. To ten czy ten Zelota był taki silny? Ten. On będzie wyzwaniem. Fajnie. Inny klan? Ale jaki inny klan? Grasz na dwa fronty? A to tak przypadkiem ci się pomyliło. KOPL to my, tak? A IPL to co to? Którzy to są IPL? Na BR. A co to jest BR?
Bo ja nie wiem. A, bitwy wielkie. A to jakaś inna ta jest grupa? Czy to nie są od nas? Czy to nasi po prostu inaczej się nazywają wtedy? A normalnie oni grają poza eventami, czy nie? Oni tylko na eventy właśnie przychodzą wtedy. Można ich gdzieś spotkać poza tym? A jakiś tam dostała wstrząsów. Jak się uparł w moją postać? Jak się udało mu się te sztylety wyłączyć? A, czyli oni tylko tak grają, dobra. Wszystko jasne. Potężny cios. Nietrafiony. No. Poszło ładnie. Dobra, chyba ze wszystkimi powalczyliśmy. Będziemy mogli chyba... O, już przeciążenie. Najnowszy. Będziemy mogli stąd iść w końcu, tylko teraz tak. Czy ja kompletnie wszystko już zrobiłem? Czy jeszcze mam coś do zrobienia? Będzie zaraz się rozejrzeć. No ja znowu jestem przeciążony strasznie. Muszę coś do siebie wziąć. W takim razie od niej. Ten pancerz jest strasznie ciężki. Zbroja Gideanki. Jestem znowu przeciążony. Chwila. Mogę coś jeszcze sprzedać gościowi? Przecież to jest masakra. Dawno nie było takiej sytuacji, że aż tak byłem przeciążony. No dużo tutaj się nalutowałem, szczerze mówiąc. Dobra, jest. W końcu. Mogę się pozbyć trochę rzeczy. Ludzenia pieśniarki. Dobra. Co ona jest przeciążona? Są przeciążone, no to posępnej posprzedaje śmieci. Będzie w razie co ona zbierać te rzeczy. No trzymaj się. Już na dzisiaj starczy grania.
Dobranoc, dobranoc. Oj, drogie te pancerze. Dobra, troszkę się odciążyłem i super. Jeszcze żyje? Trzeba ją dobić. Znowu. Ja pierdzielę. Ciężkie zbroje wszędzie. Też trochę monet jest za te zbroje, więc warto je pozabierać. Dobra, tu już puste wszystko. Tu jeszcze ktoś został. Dobra. Idziemy tu zobaczyć. Tam byłem, bo tam były te szkielety. Nie szkielety, co ja mówię. Ten lekarz i wyciąganie tej kijanki. Wybiliśmy wszystkich, poszliśmy na drugą stronę, tam też wybiliśmy. Dobra, czy tu wszystkich... A nie, tu jeszcze będzie walka. Przeciw zaklęcie. Dobra. Czemu nim nie mogę się ruszyć? No właśnie. Oho. Udało się mu. Myślałem, że dam radę. Też mnie dam rzucić. Nie ma tak łatwo. Dawaj. Ja nawet z takim wzmocnieniem za dużych obrażeń on nie robi. Ile razy? 1 HP jej zostało. Grubo. Dobra.
Taki był plan właśnie. Jednak Karle też reaguje, moja postać. Dziwne. Wydawało się, że wcześniej nie reagowała, a dopiero jak się zaprzyjaźniła. Przeżył? Ma odporność na kwas? Trzeba znowu Karle podnosić. Myślałem, że ta pułapka się uruchomi. Już? Ale jest taki, że jestem znowu obciążony. Ten miał. Już jestem na full przeciążony. O Jezu, naprawdę nie mam co zrobić z tym ekwipunkiem.